Torunianie tłumnie i całymi rodzinami przyszli na rynek nowomiejski na kolejne już śniadanie na trawie. Jak państwo spędzacie dzisiaj czas? Bardzo przyjemnie, sympatycznie. Jak widać, nie? Jak widać. Pogoda piękna. Pogoda piękna, wreszcie. Bardzo nam się tu podoba. Fajny pomysł, jest to już chyba tradycja toruńska. Rozmawialiśmy dzisiaj z Oszczeńcem z Wiednia i mówiliśmy, że idziemy na pikni. No tak, mówił, że jest to tradycja toruńska. Oczywiście to już kultowa impreza. Kultowa impreza, tak. Tradycyjnie na murawie o powierzchni 2000 metrów kwadratowych uczestnicy rozłożyli koce, leżaki. Przynieśli ze sobą piknikowe kosze pełne łakoci, kanapek, wypieków i napojów. Pojawiły się też stoiska prezentujące turystyczne atrakcje regionu. My jesteśmy bardzo zadowoleni, że zostaliśmy zaproszeni na to święto, bo to jest okazja dla nas, żeby pokazać mieszkańcom dużego miasta, jakim jest Toruń, to, że wystarczy wyskoczyć paręnaście, kilkadziesiąt kilometrów za miasto, żeby znaleźć inny świat, niezabiegany, spokojniejszy, cichszy, bardzo bogaty pod względem gatunków czy zwierząt, czy roślin, który pozwala nam odetchnąć bez jakichś specjalnych kosztów. A okazuje się, że w województwie mamy całą gamę miejsc przepięknych i to nie tylko w skali regionu, ale również w skali Polski. Wyrzucanie jedzenia jest szkodliwe nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska. Była o tym mowa na stoisku Polskiej Akcji Humanitarnej. My realizujemy po raz kolejny śniadanie na trawie razem z PZTR-em, już chyba nie wiem, który rok z rzędu. Przede wszystkim temat tegorocznego śniadania na trawie dotyczący żywności, odpowiedzialnej żywności, to jest temat, który nam bardzo odpowiada, ponieważ prowadziłem program żywnościowy, na przykład program Pajacyk, ale także temat wody, który jest silnie związany z żywnością i który jest podstawą naszej działalności. To już szósta edycja imprezy przygotowanej przez pracownię zrównoważonego rozwoju. Tegoroczne hasło śniadania to jedz, myśl, oszczędzaj. Sprawa chyba oczywista, będę zaglądał głęboko z bliska, tylko zbliż, tak naprawdę nie od dziś. Jakby ci tłumaczę, jakby ci mówię, że coś dla ciebie znaczy, jakby tak powiedział, że wszystko na freestylu, na tej trawie dzisiaj dzieje się, tak naprawdę chyba poniosło mnie. Jakbym czuł, że jakby energii skąd mam brać, przecież dobrze wiem, słońce daje mi każdego dnia. Jakby dobrze wiem, nie oglądam się za siebie. A co dla ciebie? Pytaj zawsze samego siebie. Przecież dobrze wiesz, teraz już się klnę, innych to jebie. Co dla ciebie? Pytaj zawsze samego siebie. Co dla ciebie? Musisz dobrze wiedzieć sam. Nie oglądać się za siebie, nikt ci tego nie da. Nie. Musisz sam to wiedzieć, to się czuje jakby wewnętrznie. Jakby tak przyjemnie, czasami samym udać sobie po gębie, żeby wiedzieć, że dokąd mam iść i dlaczego wstaję, dlaczego rady daję. Tip co pani, podróżuję po krawężniku i różnych chodnikach od miasta do miasta. Patrzę jak się rozwija pozytywna muzyczna pasja. Patrzę sobie, że jakby tak patrzę na was i robi mi się dobrze. Dobrze. To jest szósta edycja, ale pierwszy raz na nowym rynku. Polina, bo o tej imprezie to się mówi kultowa impreza, co ty na to? To zobowiązuje chyba, co? No i zobowiązuje, ale ja myślę, że fajnie, że jest tak traktowana rzeczywiście. Torunianie zawsze pytają, kiedy w tym roku śniadanie, odliczają sobie dni, pytają zawsze o program, o to, nie tylko o to, kto będzie na scenie, ale też co się będzie działo, jakie będą warsztaty. No i jeżeli się mówi o tym, że jest kultowa, nas bardzo to cieszy. Wierzę w to, że to cały czas się zmienia. Już teraz widzimy, że dzieci zupełnie inaczej postępują i bardzo często uczą sami rodziców, że mamo, tato, ale tak nie można robić, to trzeba, by tu w przedszkolu była pani i nam mówiła, że tutaj plastik trzeba tak, papier tak i też mają jakby przedszkola i szkoły tłumaczą w dużej mierze, dlaczego tak trzeba robić. I ja już osobiście widzę zmiany w myśleniu u dzieci. A zatem o poważnych sprawach na zielonej trawce rozmawialiśmy z Pauliną Brokos z pracowni zrównoważonego rozwoju.
wezwanie ma nakłonić nas do tego, abyśmy nie wyrzucali produktów żywnościowych, nie kupowali zbędnych rzeczy i nie ulegali wpływowi reklam. W czasie śniadania na trawie pojawił się też ciekawy sposób na recykling papieru. Teraz dziewczyny robią bransoletki, a tutaj koleżanka ich robi koszyk, który może się przydać do wiele rzeczy dla dziewczyny, tak? I jest to z gazet, czyli recyklingowo, własnymi rękami. Myślę, że sprawi jej to radość później patrząc na to. Czyli to jest takie ekologiczne wikliniarstwo, można powiedzieć, tak? Tak, takie użytkowe recyklingowanie, bo jakby robimy rzeczy praktyczne, które się nosi i używa, jak koszyk czy bransoletkę, nie są to rzeźby ani ozdoby, takie... No tak, i jak właśnie rureczki sobie kręcimy i podłączamy, możemy wyplatać cuda. No właśnie, technicznie jak to wygląda? Po prostu z gazet kręci się ruloniki takie, tak? Tak, gazeta jest pokrojona na paski i na patyczku do szaszłyka skręcamy rureczki. Aha. I właściwie ten patyczek nam bardzo wiele ułatwia. Zaklejamy tylko w ostatnim momencie. I mamy rureczkę, którą później właśnie tu jak się kończy już przy pleceniu, przedłużamy, wkładając jedną w drugą. Czyli jak się okazuje, stare gazety mogą być doskonałym materiałem do budowania no czegokolwiek, bo to tylko fantazja nas tu ogranicza. Tak, dokładnie. Ja od 3 lat to robię i jeszcze mi się nie znudziło. Ci, którzy nie przygotowali koszyka, mogli kupić zdrowe i smaczne produkty na ekologicznym jarmarku. Lokalni wystawcy zaoferowali tradycyjne przysmaki z Kujaw i Pomorza, miody, oleje, owoce, pieczywo i wędliny. Były też warsztaty jogi. Zielona trawka i joga, naturalni partnerzy, można powiedzieć. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że jesteśmy ze szkoły jogi, w której uczymy się tradycji, to jest bardzo tradycyjne podejście do jogi. Nie jest to joga fitness, nie jest to taka modna joga, tylko autentycznie zgodnie z naturą wszystko. Panowanie nad oddechem, dużo ćwiczeń oddechowych, tak żeby na bieżąco dotleniać organizm, że nie popisujemy się tutaj, kto nie wiadomo jak potrafi się zwinąć. Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka zaproponowało tworzenie farb warzywno-owocowych, którymi można ozdobić torby na zakupy. Ekologiczny Toruń uczył budować hotele dla owadów, a Towarzystwo Przyrodnicze Alauda pomagało wykonać budki dla ptaków.